Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy omówienie aktualizacji 16.0, która niestety jest dość smutna, dlatego że zawiera nerfy berserka, które były na ostatniej becie. Coś tam się delikatnie zmieniło, no ale ten główny trzon, czyli po prostu brak pasywki na magów, pozostał. No i niestety jest to takie troszeczkę niesmaczne, dlatego że skończyła się beta chyba tydzień temu, jak się nie mylę, ponad tydzień temu, no i nie dostaliśmy żadnego feedbacku, nie było żadnej opinii graczy, tylko po prostu nagle te zmiany wchodzą do gry, no i będą dostępne już od jutra. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze pod koniec, co wy sądzicie o tej aktualizacji. Co prawda są plusy, dlatego że liczba kart kluczy w Elevatorze znowu wzrosła, znowu jest to 15, a nie 10, tak jak było ostatnio. No ale te nerfy berserka są naprawdę przykre, naprawdę smutne, że to w praktycznie takiej samej formie jak na becie weszło do gierki. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać, już wam tutaj pokazuję dokładny opis, no i lecimy. Aktualizacja 16.0 ma wejść jutro, z tego co wiem ma wejść jutro, pewnie to będzie jakoś godzina 12, może 16, coś takiego, no ale w każdym razie jutro już ta aktualizacja będzie dostępna. Lista nowych funkcji, ulepszeń i naprawionych błędów. Zacznijmy sobie od nowych funkcji. Ogólne, przeróbka klasy Berserker, czyli to co już powiedziałem. Umiejętność nazywa się teraz Szał, może teraz zaatakować do 15 razy z rzędu, czyli to jest zmiana, no bo na becie mieliśmy 10 razy z rzędu, nie może używać swojej zdolności przeciwko magom i nie otrzymuje od nich podwójnych obrażeń, czyli to co już było na tej becie. Nowa grafika na ekranie wyborów profesji i nowa ikona profesji, czyli to samo co z paladynem, też się tam delikatnie graficznie zmieni. Szczegółowy ekran informacyjny, do którego można przejść klikając miejsce na broń dodatkową na ekranie postaci, czyli po prostu będzie to ten taki, no to takie okienko, które pokazuje jak działa nasza klasa, jak działa nasza pasywka i tak dalej, i tak dalej. No i co ja tutaj mogę powiedzieć? No niestety, niestety jest to zmienione, niestety to weszło. Będę się musiał bardzo mocno zastanowić nad moją klasą na EU5, czy to na pewno będzie Berserk, jeżeli do tego serwera się nic nie zmieni. No bo jednak tak, no 15 razy z rzędu spoko, to 10 razy z rzędu to też nie było złe. To akurat tak po głębszym zastanowieniu nie było aż tak, to nie był aż taki duży nerw. No ale niestety brak tej pasywki przeciwko magom. No będzie to teraz taki chyba wojownik, jak się nie mylę. No może nie wojownik, ale taki zwiadowca bardziej przeciwko magom, więc po prostu będzie na nich stał, będzie to klasa, która posługuje się siłą, więc będzie miała potkę na siłę, no a wiadomo, zwiadowca ma potkę na zręczność, więc boostuje Kunegundę, także w tych lochach w strefie mroku zwiadowca sobie będzie lepiej radził. No wydaje mi się, że Berserker to teraz będzie po prostu taki słabszy zwiadowca, no i nie ma za bardzo sensu w tym momencie, oczywiście takie jest moje zdanie, to co mi się wydaje po tych zmianach, nie będzie za bardzo sensu go brać. Zwiadowca sobie może unikać ile chce, Berek będzie mógł, no tylko, nie, w cudzysłowie tylko 15 razy z rzędu zaatakować, no ale najbardziej boli ta zmiana przeciwko magom, bo jednak to była taka, to było coś co wyróżniało tego berserka, to było coś co sprawiało, że tym berkiem się chciało grać, no bo jednak tych magów bardzo fajnie pokonywał, bardzo fajnie sobie radził. Jeszcze bym zrozumiał, jakby ta zmiana weszła w PvP, że po prostu berek w PvP nie ma tej furii, no a magowie nie zadają mu dwa razy więcej obrażeń, no ale w lochach żeby to zostało. Niestety w lochach to nie zostanie, w lochach będzie to działało tak samo. No moim zdaniem berek teraz totalnie do kosza, to jest moja opinia, no ale co zrobimy, niestety wchodzi to oficjalnie do gierki. Dwójeczka, legendarny loch, dodano rozszerzenia w postaci nowych wrogów i tekstów narratora z podkładem głosowym dla Szemrana, impreza urodzinowa, no to jakieś zmiany tam kosmetyczne. Dodano także trzy nowe legendarne artefakty, hełm, amulet i pas. Ok, czyli już wiemy co w kolejnej edycji w czerwcu legendarnego lochu będziemy mogli dostać jako dodatkowe itemki. Trójeczka Elevator, dodano piętro Herezja z nowymi wrogami i nowym tłem, więc tutaj zmiana, ale co do Elevatora to widzicie w ulepszeniach, mamy tą zwiększoną liczbę kart kluczy, do czego zaraz przejdziemy. Tak czy inaczej w Elevatorze też się chyba za dużo nie zmienia, dlatego że no wiadomo, pozostanie wszystko tak samo jak było, tylko jakieś tam inni wrogowie, inne grafiki i tak dalej. 4. Oficjalni menedżerowie Shakes and Fidget Discord otrzymują teraz oznaczenie w grze wizualizowane przez ikonę Discord. Oj,
to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że w tym momencie osoby, które prowadziły tawernę Discordową, miały taki sam znaczek jak content creatorzy, czyli mieli po prostu tego takiego ptaszka, którego widzicie w lewym górnym rogu na przykład u mnie, no a teraz będzie to rozróżnione i teraz będzie wiadomo, kto jest faktycznie jakimś tam youtuberem, streamerem i tak dalej, no a kto jest zarządcą Discorda, zarządcą tawerny, więc fajnie, to akurat na plus. Teraz mamy ulepszenia, jedyneczka Elevator, zwiększoną maksymalną liczbę kart kluczy, które można wygenerować z 10 do 15, kiedyś to było 15, w ostatniej edycji zmniejszyli do 10, no i spotkało się to z bardzo dużą krytyką. Więc po raz kolejny mamy 15, no to na plus, nie ma co ukrywać, dlatego że dłużej te karty klucze będą się nam ładowały, generowały, no i dzięki temu nie będziemy zmuszeni, kto tam chciał oczywiście wyciskać maksa, nie będziemy zmuszeni wstawać w nocy, żeby ten elevator klikać. 2. Łowca demonów. Umiejętność nazywa się teraz eliksir ożywienia, szczegółowy ekran informacyjny, do którego można przejść klikając miejsce na broń dodatkową na ekranie postaci, czyli łowca demonów również dostaje to okienko, gdzie wszystko jest opisane, jak dana klasa postaci działa, to akurat fajne. Dodano tekst, to trójeczka, dodano tekst informacyjny o nieużywaniu zdolności klasowych na zaimplementowanych ekranach informacyjnych. Bard, druid, paladyn, berserker i łowca demonów. No i mamy dalszą część 4. Rewizja konta Shakes and Fidget. Dodano dodatkowy monit bezpieczeństwa podczas trwałego usuwania postaci. 5. Walki gildii. Mają teraz ochronę przed spoilerem dotyczącą ich wyniku. Neutralna ikona w poczcie do momentu obejrzenia walki. O, to akurat bardzo fajne, często na streamach jak coś tam oglądamy, to ja sobie spoileruję sam, no i muszę wam wyłączać ekran, żebyście wy nie mieli spoilera. Także to jest akurat spoko. No i druga sprawa, teraz niezawodnie eksponowane w mieście do 24 godzin po walce. Okej, nie mam pojęcia. A, chyba że to chodzi o tą ikonkę, która nam się pojawia jak się walka skończy, ale nie mam pojęcia, jest to strasznie dziwnie przetłumaczone. Może ktoś napisze w komentarzu, o co chodzi. Dalej, mamy naprawione błędy. 1. Postać. Nie można już stosować mikstur przez okres dłuższy niż 4900 dni. Okej, to ciekawostka. Wartość pancerza jest teraz wyświetlana poprawnie, gdy manekin jest wyposażony przez berserkera. Miejsce na klaser dokładności nie zmienia się już po najechaniu myszy, gdy jest pusty. Ok, to też spoko, to jakieś takie drobniejsze błędy. 2. Podziemia. Czasy budowy budynków w podziemiach są teraz ponownie wyświetlane poprawnie. Lochy. Pierwszy przeciwnik w portalu demonów w przeglądzie lochów jest teraz wyświetlany poprawnie. Arena. Ekran nie przełącza się już automatycznie do menedżera areny po walce na arenie. O, to akurat fajne, to bardzo irytowało, zwłaszcza na telefonie, jak robiliśmy sobie walki, chcieliśmy zrobić szybko i co chwilę nas przełączało właśnie do tego menadżera areny, także to na plus. Gabinet magii, miejsca w ekwipunku podczas wizyty u wiedźmy są teraz wyświetlane poprawnie. No było coś takiego, że one się tak zwijały. Doktor Abawuwu, podczas pomijania koła fortuny nagrody są teraz wyświetlane poprawnie, spoko. No i aplikacje mobilne, zmiana portretu postaci w trybie portretowym w aplikacjach mobilnych jest ponownie możliwa. No i tyle. Taka aktualizacja 16.0, więc ktoś mógłby pomyśleć, że duża, powiedzieć, że duża i po prostu jakieś tam ogromne zmiany są, no ale nie ma. Takowych nie ma, głównie tutaj się skupili na tym berserku i głównie tym berserkiem ciągną tą aktualizację, że tak powiem. No średnio bym powiedział, jeżeli chodzi o tego berserka. Mówię, nie było żadnego feedbacku, nie mogliśmy się wypowiedzieć jako gracze, jako community, nie mogliśmy dać jakichś swoich sugestii za bardzo, tylko po prostu mówię, no była beta bodajże 2 tygodnie temu przez cały tydzień, minęła ta beta, minął tydzień bez chyba żadnych informacji, no i teraz nagle dostajemy informację, że ten berserk wchodzi, no i tyle. No tak nie wiem, no szczerze mówiąc nie wiem. Niestety, no takie zmiany wiadomo, takie zmiany raczej normalne, bym to nazwał bardziej aktualizacją 15.9 albo coś takiego, chociaż taka już chyba była, bo na 16.0 no to nie ma tutaj jakoś dużo zmian, są jakieś tam fajne, przydatne jak z tymi kartami kluczami do Elevatora, no ale tak czy inaczej no ten berserk jednak troszeczkę zniesmacza tą aktualizację, że tak powiem. No i co, tyle z mojej strony, dawajcie znać oczywiście w komentarzach, co wy sądzicie o tej aktualizacji, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, subskrybujcie z dzwonem, zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem, ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!